dzisiejszym filmie naszym zadaniem jest przecinanie wszystkiego. Na razie niestety drewnianym kijem, ale spokojnie, na pewno ogarniamy sobie jakiś lepszy mieczek, o ile się da w ogóle ogarnąć jakiś lepszy mieczek. I na początku, z tego co widzę, musimy jakieś takie slajmy pokonywać? No chyba tak. I tu w ogóle mamy auta, więc automatycznie za nas może bić. I tutaj, z tego co widzę, w ogóle mieczyki dostajemy jakby z tych mobków, a więc to jest podobne w sumie do Sword Simulator, czy jakoś tak. To się nazywa Slasher Simulator 2, więc jest to druga wersja gierki. Ta pierwsza, z tego co pamiętam, była dosyć popularna. I tutaj w ogóle też damage widzę nam się chyba jakiś zwiększa. I tutaj jakieś końce mam, a więc w sumie dużo roboty na pewno w tej gierce jest. Tutaj znowu jakiś lepszy mieczyk mam. I tutaj w ogóle mogę na to kliknąć? Nie, nie mogę. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, tutaj jakieś skrzynki też dziwne mamy i koła. Nie no, dużo roboty w sumie w tej gierce jest. Dobra, ale gdzie tu się te miecze jakby sprawdza? Tutaj się te miecze sprawdza. My mamy taki, ale ten ma dwa razy więcej damage'u. A więc oczywiście sobie załóżmy ten lepszy mieczyk. Dobra, i mamy taki mieczek i w ogóle widzę, że tutaj da się fuzować. To nie w jaki sposób. Aha, dobra, wszystko mi się sfuzowało jakby w jedno i tylko jeden damage mi dodało. No ale dobra, chyba i tak się finalnie opłaca to fuzować. W ogóle teraz możemy sobie pierwsze jajko nasze otworzyć, a więc sobie otwórzmy jakiegoś grzyba. Jakieś takie grzybowe jajko, zobaczmy, co nam ciekawego wyleci z tego. No i niestety komon jakiś nam wyleciał. Dobra, ale zobaczmy, co tutaj mamy. Tu jest jakby strasznie dużo jakichś nagród. To w ogóle trzy koła mamy. Zakręćmy sobie tymi trzema spinami, zobaczmy, co nam ciekawego z tego wyleci. Z pierwszego X2 coiny na 15 minut. No to w sumie, jak co chwilę takie koła dostajemy, to mi się to podoba. Dobra, drugie koło jeszcze mamy, zobaczmy, co nam z tego wyleci. Z drugiego nam coiny wyleciały, a więc też spoko, będziemy już mieć na pewno jakieś lepsze jajka. I tak naprawdę podwójne nam coiny wyleciały, bo podwójne coins też trafiłem wcześniej, boosta. Dobra, i zobaczmy, co z tego będzie, to jakieś takie dziwne jest. Dobra, i znowu podwójne coiny, a więc mamy podwójne coiny na 30 minut od razu. Dobra, jeszcze tutaj mam jakieś takie skrzynki do odebrania. Aha, to są takie, że co chwilę można je odbierać. 1700 coinów dostałem. No dobra, no to na starcie w sumie już progres jakiś większy zrobimy. Tu mamy jajko za 1500, ale czy są jakieś takie lepsze? Tu są kolejne krainy w ogóle. Te krainy są trochę tak jak w klikerach zrobione, z tego co widzę. Pierwsze za ile jest? Za 187 tysięcy. Dobra, to nas na nim nie stać. Idziemy sobie kilka jajek otworzyć i w ogóle co te pety dają? Mnożą nam zdobywane coinsy i damage. No dobra, no to w sumie mocne są. I można mieć oczywiście 3 pety. Dobra, otwieram za wszystko, że autohat jest za friko. Jest za frika, więc dobra, niech otwiera się za wszystko. Na razie niestety, jak sobie widzicie, jakieś giga słabe pety nam lecą. Teraz jakieś dobre nam wyleciał, jakiś rare nam wyleciał. Dobra, i otworzyło się za wszystko. Najlepsze, co mi wyleciało, no to jakieś rare. I tak wyglądają na razie nasze pety. Czy tu jest przecież Equibest? Tu jest Equibest. Dobra, i mamy takie pety. I czy je da się tak samo fuzować jak tamte? Z tego co widzę, to nie. Pety wydaje mi się, że w jakiejś maszynce się musi przerabiać. Dobra, ale rozwalmy więcej tych jakby tutaj nobów, znaczy slajmów, żebyśmy oczywiście zarobili więcej coinów. Tylko kurczę, może niech na auto to się rozwala. Będzie wtedy wiadomo szybciej. Tutaj są jakieś takie trochę silniejsze mobki, które w sumie ciężej jest trochę rozwalić. Dobra, no ale zaraz tym się zajmiemy. I w ogóle strasznie dużo mapek tu jest do odblokowania. Tu jest jakaś kolejna kraina. Jakiś dziwny teleport. I tu w ogóle boss jest w tym miejscu. Tylko widzę, że on się tak nie za bardzo chce respić. Ale tu obstawiam, że trzeba już mieć jakieś lepsze rzeczy, żeby uwalić tego bossa. Więc na razie sobie go odpuszczę. Na razie tutaj porozwalajmy sobie takie muchomory. I tu też są rebirfy. Za co są rebirfy? Za 100 tysięcy coinów. I wtedy mnożą nam coinsy razy 2. I w sumie tyle. No ale i tak będzie trzeba robić te rebirfy. I tutaj w ogóle widzę, że nawet awkować można. Mogę sobie kliknąć start i będzie mi awkować. Dobra, to w sumie chwilę tak się wyfarmić. Zobaczymy, ile coinów uda nam się wyfarmić w taki sposób. Dobra, ten tryb AFK jednak jest słaby. Wolę sobie samemu to bić, bo z tym trybem AFK, nie wiem, jakieś dziwne moby mi zaczęło bić. Tego bossa w ogóle mi zaczęło bić, gdzie ten boss ma strasznie dużo HP, no i ja się nie nadaję do bicia tego bossa. My musimy takie słabe rozwalać. A więc no lepiej, żebym samemu sobie to porozwalał. W ogóle te miecze musimy sobie poprzerobić. Tylko może ten sobie załóżmy, bo on jest lepszy i kliknijmy, żeby sfuzowało nam wszystko. No i sfuzowało nam wszystko tutaj do tego. Chociaż nie, w ogóle nie sfuzowało. Dobra, nie do końca jeszcze kumam, jak działa to fuzowanie, ale jakoś na pewno działa. Nie wiem, tu się ten boss respił. Zobaczmy, ile on ma w ogóle HP. Prawdopodobnie giga dużo. Chociaż powiem wam, że na luzie go w sumie uwalę. Dobra, zobaczymy, ile za tego bossa dostaniemy coinów. Bo z tego co widzę, to nie ma jakoś tak super dużo HP. Dobra, i została końcówka. Zobaczmy, ile coinów dostaniemy za tego bossa. Aha, tu się w ogóle losuje. Dobra, ile w ogóle coinów dostaliśmy. Już możemy sobie mapkę odblokować. Dobra, no to odblokujmy sobie tą mapkę. Zobaczmy, co tu ciekawego znajdziemy na tej mapce. Już pewnie jakieś inne potworki na pewno. No jakieś duchy tutaj mamy. I tutaj jakbym tego rebirfa zrobił, to co ja stracę? Wszystkie moje coiny i miecze się zresetują. Ale to potrzeba w sumie 100 tysięcy jakby mocy miecza, więc dobra, jeszcze dużo mi brakuje do tego rebirfa. Myślałem, że to po prostu potrzeba 100 tysięcy coinów. I tutaj jakieś jajko mamy lepsze. Dobra, no to tu jajko mamy, ale tutaj dalej nie widzę upgrade'u petów. Tutaj są jakieś upgrade'a, więc zobaczmy, co tutaj będzie mieć. No tutaj te mobki też są silniejsze. Dobra, ale zobaczmy tutaj. Aha, tu sobie możemy speeda zwiększyć i jakby wielkość zbierania.
skąd nam będzie zbierać te rzeczy. No dobra, to na razie nie jest potrzebne. Teraz pójdźmy potwierać trochę te nowe jajka. Zobaczymy, jakie tutaj będziemy ciekawe pety, żebyśmy trochę więcej damage'u mieli. Dobra, niech się za wszystko otworzy, zobaczymy, coś ciekawego nam wyleci. I za wszystko się otworzyło i teraz w ogóle też jakieś miecze nowe mamy. W sumie to nie nowe, ale możemy sobie je sfuzować i tutaj mamy już 21 damage'u na tym. Dobra, kliknijmy sobie Equibest i nam założyło takie pety. Nie, te pety gdzieś musi się przerabiać na jakichś dalszych mapkach, no bo tu nie ma żadnego crafta, ani nic, ani fuse. Dobra, ale ważne, że mamy już jakieś lepsze pety. Rozwalmy sobie tutaj jakiegoś mobka. Na przykład tą skrzynię, nie, może nie tą skrzynię, może tego ducha sobie rozwalmy. Zobaczmy, ile za niego coinów dostaniemy i jakie miecze nam z niego wypadną, bo mamy jakiś słaby miecz z poprzedniej mapki. Przydałoby się coś lepszego ogarnąć. I tutaj w ogóle jest jakaś tam tabliczka, ale może na początku tego ducha uwalmy. Czy tu mamy jakieś skrzynki? O, tu mamy skrzynki. Możemy sobie to odebrać, trochę coinów. Tutaj znowu więcej coinów. I tutaj niestety nie dostaliśmy miecza z tego ducha. A nie, dostaliśmy, dobra, powiem wam, że mega mocny miecz. Dużo mocniejszy niż tamten. Oczywiście od razu sobie go zakładamy. I teraz jeszcze jakiś rare nam wyleciał chyba. No i teraz jeszcze mocniejszy nam wyleciał. Dobra, no to mi się podoba, teraz te duchy na kilka hitów ściągamy. Teraz spokojnie możemy już sobie tutaj te klepać skrzynki. Idę poszukać, czy ta gierka w sumie jakichś kodów nie ma. Dobra, w sumie jakieś tam kody znalazłem, tylko jeszcze nie wiem, gdzie je się wpisuje. Tutaj się wpisuje te kody. Wpiszmy sobie taki kod i dostaliśmy boosty tutaj, z tego co widzę. Kolejny kod jest taki i znowu jakieś boosty dostaliśmy i w ogóle jakiegoś peta. No i trzeci kod jest taki i znowu boosty dostaliśmy. Dobra, to opłacało się wpisać te kody. Zobaczmy, co ten pet nam w ogóle daje. No powiem wam, że mocny ten pet jest, giga mocny. Teraz go będziemy chyba założyć mogli. Dokładnie tak, od razu będzie naszym najlepszym petem. Teraz na luzie sobie już tutaj to wszystko rozwalamy. No też ładnie już zarabiamy. Myślę, że teraz możemy już nawet bossa spróbować uwalić. Chociaż dobra, spróbujmy to uwalić. Zobaczmy, co nam z tego wyleci. I też może teraz w ogóle jakiś miecz nam, a nie epicki, ale i tak giga dużo daje. Załóżmy sobie najlepsze i kliknijmy, żeby nam sfuzowało to wszystko. I dwa miecze nam się zrobiły. Dobra, jeszcze raz kliknij mi, żeby nam sfuzowało to. A nie, dobra, nie da się, musimy mieć chyba więcej mieczy. Dobra, spróbujmy tego bossa uwalić. No luzie go uwalimy, prawie cięcie nie będę musiał w ogóle robić. Dobra, i teraz mamy losowanie nagrody i dostaliśmy coiny. No ale nie jakoś tak super dużo. I teraz teoretycznie mógłbym zrobić to. Tylko, że jakby cały mój damage mi się zresetuje. Za podwójne coiny, wolę zostać na razie przy tym. Jakby nie chce mi się farmić na nowo tego wszystkiego. Ale za to możemy już na pewno sobie odblokować candy mapkę. Mam nadzieję, że już na tej candy mapce będzie coś z tymi petami. Tu mamy znowu do upgrade. Tylko ciekawe, czy ja upgrade'ów na poprzedniej mapce nie muszę skończyć. A nie, tutaj jakieś mnożniki w ogóle. Dobra, to sobie poróbmy, bo to w sumie takie ważne dosyć jest i już mi na więcej nie stać. Dobra, zobaczmy, ile tutaj te mobki mają HP. No też je ściągamy na hita. Dobra, no to też w sumie giga łatwo. Możemy sobie iść w przód tylko i sobie te wszystkie mobki ciachać. No i tu mamy kolejne jajko, to też zaraz się nim na pewno zajmiemy. Tylko zobaczmy, czy te tutaj uwalimy. No też w sumie na luzie uwalamy. Ciekawe, ile ta laska cukrowa ma HP. Na razie jeszcze są te miecze słabsze od mojego. W ogóle może kliknijmy fuse. No i teraz mamy trochę więcej damage'u w tym naszym mieczu. Tutaj te rozwalmy, te są trochę trudniejsze w sumie do rozwalenia. Zobaczymy, może z tego nam coś ciekawego wyleci, jakaś taka, nie wiem, pianka. Dobra, wyleciał nam jakiś taki lepszy, ale czy on jest lepszy od mojego? Nie, chociaż nie, trochę jest. Załóżmy go sobie i kliknijmy fuse now, żeby nas fuzowało. Nie, dobra, nie fuzuje nic. Teraz jeszcze jakiś lepszy nam chyba wyleciał. Teraz w ogóle 10 koła ten daje. Dobra, to załóżmy sobie od razu ten i spróbujmy tego bossa uwalić. Zobaczymy, czy nam się uda. No, jakoś w miarę się uda, nie powinno to jakoś super długo zająć. I ten pet chyba właśnie z tej mapki jest, tak mi się wydaje, ten tutaj. Tylko to jest mitykal w ogóle. Dobra, zaraz pootwieram sobie pety na pewno tej mapce. Tylko w sumie tutaj te skrzynki jeszcze musimy odebrać. 532 tysiące coinów i tutaj 374. Dobra, ale nagroda nam się losuje. Może nam wylosuje tutaj tego peta. No niestety nie. I ten pet, którego my mamy, to on jest chyba jakby główną nagrodą z tego bossa, tak mi się wydaje. Rozfuzujmy sobie znowu to. Dobra, i niech chwilę się potwiera to jajko. Zobaczymy, czy coś ciekawego nam wyleci. Dobra, miejsca nie ma, to muszę sobie pousuwać pety. I z tego, co widzę, mamy pełne kwipunek, więc załóżmy sobie najlepsze. Zobaczmy, czy coś się zmieni. Tutaj ten się zmienił. Jest taki, no, w miarę. No i ten też jest taki w miarę git, w ogóle pokazuje, że 6 takich istnieje, no na pewno dużo więcej istnieje, bo ta gierka ma 2 miliony wizyt, a więc dużo więcej osób w nią na pewno grało. I gdzie tu w ogóle kolejna mapka jest teraz? Tutaj jest kolejna mapka, zobaczmy, ile w sumie kosztuje ta kolejna mapka. I tutaj odpalmy sobie autociachanie, żeby tutaj te mobki też sobie tutaj porozwalać, bo musimy trochę na pewno zarobić jeszcze. W ogóle już mamy 3 miliony 200 damage'u, ale to w ogóle teraz szybko rośnie. Dobra, 7,5 miliona kolejna kosztuje, dobra, to już mam na kolejną, a więc sobie sprawdźmy, jak wygląda kolejna, czyli mowa. Jakie tu będziemy mieć mobki? Prawdopodobnie jakieś bałwany i tak dalej. Na pewno tutaj jest kolejne jajko. No i tu jakieś takie zamrożone rzeczy mamy. Dobra, spróbujmy to rozwalić. No,
Tak w miarę okej idzie. Jakiś taki mieczek nam wypadł, zobaczmy co on w ogóle daje. Muszę sobie sfuzować w ogóle te wszystkie miecze. Dużo lepszy jest niż mój. To sobie go oczywiście załóżmy i kliknijmy, żeby sfuzowało. I teraz 34 tysiące ten miecz ma. No dobra, to już mamy dużo lepszy mieczek. Tu mam w ogóle jakieś takie, nie wiem, niedźwiedzie zimowe, czy jak to się mówi. O, niedźwiedzie polarne na to się mówi. Chyba. No i on też ma dużo HP z tego co widzę. 7,5 miliona HP ma, no dobra, ale uwalimy go, może coś ciekawego z niego nam wyleci. I czy coś ciekawego nam z niego wyleciał? Jakiś taki miecz nam wyleciał, który jest trochę lepszy niż mój, a więc od razu go sobie załóżmy i sfuzujmy. Chociaż nie, dobra, jest coś napisane, że nie ma wymaganych przedmiotów. Ile ten bałwan tutaj wielki ma? On na pewno ma, nie wiem, 50 milionów HP, skoro taki niedźwiedź ma 7,5. Nie, ma 37. Dobra, to uwalmy tego bałwana. Chwilę mi to zajmie, ale no zobaczymy co ciekawego nam wyleci. Dobra, i została już końcówka bałwana. Zobaczmy, czy coś ciekawego nam wyleci, czy w końcu tą główną nagrodę dostaniemy. Czy w ogóle to będzie losowanie? Dobra, jest losowanie, no niestety nie ma głównej nagrody, dostaliśmy trochę końców z tego, co mi się wydaje. Dobra, potwierdzajmy sobie jeszcze, jaka i ile w ogóle teraz będzie kolejna kosztować. 36 milionów, no dobra, to trochę zbierania mamy, ale potrzebujemy lepszych mieczy. I w ogóle 40 milionów damage już mam. Teraz nam chyba jakiś lepszy wyleciał. No, trochę lepszy nam wyleciał. Dwa razy tyle damage'u ma co mój. Dobra, ale niech jeszcze tutaj się potwiera. Oczywiście to jajko, zobaczymy, czy tu będą jakieś gigamocne pety. I znowu mamy pełny ekwipunek, zobaczmy czy teraz jakieś ciekawe nam wyleciały, kliknijmy quick best, czy coś się zmieni. Jeden pet się tylko zmienił, no to nie za dobrze, no to nie za dobrze, myślę, że z jeszcze jedną mapkę musimy odblokować, żeby coś lepszego zdobyć. Dobra, klepię dalej tego bałwana, bo chyba z niego najwięcej siana się zarabia, bo tutaj z tych, no tak troszkę się zarabia. Jeszcze tutaj skrzynkę mamy do odebrania, w sumie dwie, może tu nam coś ciekawszego wyleci. 2 miliony końców, dobra, przyda się, tu już jakieś lepsze się zaczynają. Tutaj jakiś pet nam wyleciał, dobra, no to fajnie, fajnie, zobaczmy co ten pet daje. No jest lepszy nawet niż ten pet, dobra. No to spoko, mamy już takiego pecika, który jest giga mocny. I klepiemy tego bałwana, żeby zarobić siana więcej. Dobra, i myślę, że uwaliłem tak z kilka nawet tych bałwanów. Zobaczmy, czy wyleciała nam jakaś główna nagroda. Niestety nie. Ale za to mamy już 36 milionów, a więc możemy sobie odblokować toxic mapkę. No i ta toxic mapka wygląda w taki sposób. No i w sumie w tym filmie to będzie na tyle, ale oczywiście możecie sprawdzić sobie poprzedni film, bo na pewno go nie widzieliście. I do następnego filmu.